Witam Państwa z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozmawiam z dyrektorem ośrodka, a już byłym burmistrzem, panem Krzysztofem Nowakiem. Panie burmistrzu, pojawiły się ostatnio w mediach informacje na temat, nie wiem, jakichś takich dziwnych sytuacji związanych z basenem i z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Czy ja mógłbym jakiś komentarz prosić na ten temat? No, ze zdziwieniem dowiedziałem się, że no, stan organizacyjny na krytej pływalni no, nie jest dokładnie znany osobom, ale rozumiem to, że no, dopiero miesiąc upłynął od objęcia funkcji przez nowego burmistrza i trzeba sobie zdać sprawę z tego, co ostatnio przeczytałem w gazecie. No, ze zdziwieniem przyjąłem informacje o strukturze zatrudnienia. Chciałem właśnie teraz, korzystając z okazji, że jestem na wizji, wyjaśnić, że przede wszystkim porównywanie krytej pływalni w Kłobucku do pływalni w Herbach nie ma żadnego uzasadnienia. Tamta pływalnia działa zupełnie na innych zasadach, jest przy szkole, natomiast nasza pływalnia jest jakby taką jednostką samodzielną. Jest to przecież budynek wolnostojący, oddalony od OSIR-u o kilkaset metrów i jak sobie przypominam od samego początku, bo już wtedy byłem dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji od 96 roku, a pływalnię dokładnie oddano w 97, to pierwsza obsada kierownika pływalni była poprzedzona konkursem i kierownik pływalni został wyłoniony w drodze konkursu. Po jego rezygnacji został powołany następny kierownik, którym była pani Bauer, jeżeli sobie dobrze przypominam. No, po pani Bauer został powołany na to stanowisko pełniącego obowiązki kierownika pan Zander i do tej pory to funkcjonowało i szczerze powiedziawszy bardzo dobrze to funkcjonowało, bo pływalnia była czynna, nie była zamykana, nie było żadnych przerw oprócz tych na konserwacji. No ale ze zdziwieniem przeczytałem, że tam na pływalni w Herbach jest tylko 3 ratowników, a u nas aż 5,5, czyli no, wynikałoby z tego, że jest bardzo wielki przerost zatrudnienia na pływalni. No to oczywiście w pewien sposób negatywnie wpływa na wizerunek ośrodka sportu i tej pływalni. No, chcę zaznaczyć i chcę przypomnieć, że od 17 lat kryta pływalnia w Kłobucku realizuje program nauki pływania dla dzieci. I na pływalni nie ma 5,5 etatu ratownika, jest dokładnie. Ratownicy 2¾ etatu i instruktorzy pływania 2¾ etatu. I od razu wyjaśniam, że naukę pływania w Herbach prowadzą nauczyciele, a nie instruktorzy pływania. U nas zostało to zorganizowane we właściwy sposób i odpukać. Od 17 lat nie mieliśmy ani przypadku jakiegoś utonięcia, jakiegoś ucznia i tak dalej. Czyli ten program się znakomicie sprawdza. I podawanie takiej informacji po prostu no, wprowadza opinię publiczną w błąd, powodując to, że no, wyobrażenie o pewnej skali jakichś dziwnych nadużyć tutaj funkcjonowało i nikt tego nie kontrolował. Tak samo chcę jeszcze raz powiedzieć i podkreślić, że nie stworzyłem żadnego specjalnego stanowiska, tak jak to się sugeruje, dla osoby, którą, jak to tam napisano, znaleziono miejsce pracy dla kogoś, kogo trzeba było zatrudnić. I wszystko na ten temat. Czy rozumiem, tak w kontekście jeszcze tej sprawy pojawiła się kolejna informacja o zamiarze opuszczenia przez pana OSIR-u i przejścia do innych struktur, nie wiem, czy powiatowych, czy jeszcze gdzieś indziej, bo różne wersje w Kłobucku krążą. Czy chciałby pan to jakoś skomentować? No, mogę to skomentować, ponieważ nie ukrywam, że trwają różnego rodzaju jeszcze rozmowy na temat objęcia przez moją osobę, zresztą jeżeli znajdę takie uznanie u kierownictwa starostwa, aby przejść do pracy w starostwie. Nie ukrywam, że z pewnym żalem opuszczałbym to miejsce, z którym byłem związany od lat. Były tu związane moje losy, mojej kariery piłkarskiej, sportowej od wielu, wielu lat. Zostawiłem, powiem szczerze, tutaj swoje serce. Przez 25 lat byłem prezesem klubu Znicz. Dzisiaj jak patrzę na to wszystko, to niekiedy zastanawiam się, czy by się nie podjąć odbudowy tego wszystkiego i doprowadzenia
doprowadzenia do jakiegoś takiego stanu, który przynajmniej ja zostawiłem, bo i drużyna była we wspaniałej formie, była w klasie okręgowej, kiedyś międzyokręgowej, zdobyliśmy 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Trampkarzy, gdy prowadziłem ten zespół. Niekiedy z żalem patrzę, że po tylu latach to wszystko się rozsypało, chociaż z drugiej strony z dumą patrzę na to, czego dokonaliśmy przez te 8 lat. Może nie wszystko wszystkim odpowiadać, bo byłem krytykowany za to, że powstał Orlik, ale ten Orlik jest i został, jest oświetlenie boisko, są znakomite warunki do uprawiania no, przede wszystkim piłki nożnej, bo stadion, płyty boiska, zaplecze techniczne, kwestia konserwacji, koszenia, to wszystko jest zagwarantowane. Oświetlenie nowe, tak jak powiedziałem. No i cóż, no tylko dobrych chęci i dużo pracy potrzeba, a nie tylko no, oczekiwania na to, że sukcesy same przyjdą, no i że zawsze znajdą się środki finansowe na no, utrzymanie, że tak powiem, drużyny na wysokim poziomie. No niestety dzisiaj trzeba popracować nad tym, znaleźć przede wszystkim również sponsorów, a o tym tutaj zapomniano. Zresztą tutaj w ogóle jak teraz to analizuję, no to naprawdę trzeba będzie podjąć radykalne kroki dotyczące uzdrowienia sytuacji, jeżeli chodzi przede wszystkim o klub Znicz, bo pozostałe sekcje, które funkcjonują przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, mają się dobrze. Jest to wszystko zorganizowane, tak jak to zostawiłem. Mało tego, nawet trochę jeszcze się rozwinęło. Znaczy, ja pamiętam, bo sam byłem jednym z krytykujących sprawę Orlika, nie może jako Orlika, tylko Orlika w tym miejscu, ponieważ bardziej mi się wydawało, że byłby wskazany koło szkoły numer 1, gdzie akurat jest no, dość duża potrzeba zorganizowania takiego boiska. Ale już myślę, że ta sprawa się zamknęła, bo Orlik już jest, przenieść się go tam nie da, więc trudno to komentować. Czy na zakończenie chciałby Pan jeszcze jakieś podsumowanie tej całej sprawy? Może? Tak, no jeżeli chodzi o jakieś podsumowanie, to trochę jestem zbulwersowany tym, że no powiem szczerze, no ja tak jak podkreślano, z klasą żeśmy się rozstali, z klasą żeśmy, mówię o nowym kierownictwie urzędu, z klasą żeśmy, że tak powiem, przekazali sobie urzędowanie i sesja się pięknie zakończyła. I dzisiaj doświadczam jakichś, nie wiem, no takich dziwnych, że tak powiem, doniesień na mój temat, a zwłaszcza ostatnio w prasie, że no ja wiem, że mija jakiś okres czasu, pewnie będą jeszcze wychodzić różne problemy, ale no jak mam się odnieść, to ze zdziwieniem odnoszę się do tego komunikatu, że nasza rada czy pan burmistrz pracują, zastanawiają się bardzo nad tym, jaki zespół wystąpi na Dniach Kłobucka, a ja myślę, że są ważniejsze problemy i ważniejsze sprawy, jak chociażby zajęcie się tym, aby osiągnąć efekt ekologiczny, bo to jest chyba najpilniejsza i najważniejsza sprawa. Wiem również, że są problemy dotyczące audytu Komisji Europejskiej odnośnie kanalizacji, ale uważam, że te wszystkie dotychczasowe kontrole, które prowadził no, nadzór bardzo, bardzo ścisły i bardzo dokładny z ramienia Wojewódzkiego Funduszu, no powinien się odnieść do tego, a nie teraz przerzucać, że tak powiem, całą odpowiedzialność na nas czy na poprzedników. No wiem, że będzie jeszcze wiele różnych pewnie, tak jak to określano w prasie, że muszę się do tego odnieść, że podrzuciłem komuś kukułcze jajo. Na czym to nie bardzo rozumiem, o jakie jajo chodzi. Ogłosiłem przetarg na gospodarkę odpadami, bo taki jest wymóg prawny i zgodny z prawem. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, jest to, trzeba ogłosić przetarg. Natomiast kwota, którą zgłosił wykonawca tych usług, która wynosi 9,40, no osiągnęła teraz 10 zł. No to pisze się w prasie, że poprzedni burmistrz nie podniósł podatków o 2%. Ja przypominam, że w tamtym roku również nie podnieśliśmy. W tym roku miały być podniesione o 2,1%, no to 2,1% się pomija, że o 25% wzrastają śmieci, no to już się milczy, więc manipulowanie tymi informacjami, no to powiem szczerze, jest takie trochę robienie wody z mózgu mieszkańców. To tak trochę jest wina jak gdyby bardziej ustawy chyba niż no, samej no, gminy. No dobrze, no więc trudno to, panie redaktorze przerzucać tą odpowiedzialność na poprzednika, bo można przerzucić wszystko, co się chce, co spotka się z jakąś krytyką czy zupełnie innym. Tak samo jak czytam, że podpisałem, że tak powiem, tą
decyzję tak zwaną wstępną o udostępnieniu dróg gminnych pod kable dla elektrowni wiatrowej. No, z całą stanowczością chcę stwierdzić, że było to w 2013 roku i zupełnie inny przebieg miało. Oczywiście ten inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w kamyku, na które wydaliśmy poprzednio zgodnie z obowiązującym prawem warunki zabudowy. W związku z tym trudno wybudować lotnisko, a nie zezwolić lądować samolotom. W związku z tym zostałem poddany, że tak powiem, na rozprawie w kolegium odwoławczym no dosyć poważnemu zmiękczaniu, że taki mój dalszy upór i tak nie doprowadzi do jakby unieważnienia tych decyzji, bo w końcu znajdziemy się w sądzie. I po konsultacji z radcą prawnym doszliśmy do wniosku, że lepiej się zgodzić na takie rozwiązanie, tylko że co za tym szło, no, nikt mnie nie pyta, pisze się, no bo wszystko prasa czy papier przyjmie, a nie mówi się o tym, że panowie, czyli z Wind Projektu, którzy są zainteresowani budową tych wiatraków, powiedzieli, że w ten sposób, żeby udostępnić im zasilanie do tych elektrowni, do tych elektrowni wiatrowej, na które mają pozwolenie, że zrezygnują z budowy elektrowni wiatrowych w Obodnie. I taki był warunek wstępny. I decyzja nie jest ostateczna, tylko pisze, jest umowa wstępna po to, żeśmy to tak napisali. Dzisiaj znów się kota ogonem wywraca i najlepiej, że ja zezwoliłem. Ja nie wpuściłem na żadną drogę gminną nikogo, tym bardziej, że panowie chcieli bardzo ulicą Podleśną sobie przejść 2,7 km kablami i wszystko poszli terenami prywatnymi, natomiast przez te działki, które nie są drogami gminnymi, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu im tego pod budowę tego kabla. Mógłbym tu jeszcze o wielu sprawach innych mówić, które no, ze zdumieniem przeczytałem, no bo przeczytałem również, że no, podwyżki dostali pracownicy obsługi, oświaty. No, przepraszam bardzo, ale tą decyzję to ja podjąłem i to było dużo wcześniej niż nowy burmistrz objął funkcję burmistrza. No więc przypisywanie sobie takich zasług, no jeżeli kogoś na to stać i uważa, że tak trzeba, to on to niech sobie przypisuje. Natomiast ja nie będę tego ani komentował, ani prostował. Bo to tak korzystając z okazji, czy jakiś komentarz w sprawie tych zmian w szkolnictwie, czyli to zapowiedziane zmiana kierunku strumienia finansów, chciałby pan jakoś skomentować? To znaczy ja nic nie wiem na ten temat, czy będzie jakaś zmiana kierunku z tych przepływów pieniężnych, czy finansów. Nie wiem, jakie są uzgodnienia, nie jestem w to wtajemniczany, bo ja mam zupełnie inną działkę. Ja przyszedłem tutaj, dobrze się tutaj czuję, bo byłem tutaj zawsze związany ze sportem i przez okres tych ostatnich dwóch kadencji wybudowaliśmy wiele obiektów sportowych, no to o tym jakoś, o tych sukcesach, o tym wszystkim, no jakoś się milczy. Najlepiej, jak to się mówi, człowieka teraz zdeptać, zdyskredytować, pokazać wszystko, co mu się może nie udało, albo gdzieś mu się powinęła noga. Jest tym bardziej, najbardziej mnie to przeraża, że no nie jakieś zawinione czyny, tylko podejmowaliśmy wspólnie decyzje, bo przecież to radni głosowali za różnymi rozwiązaniami, a dzisiaj się znajduje tylko jednego winnego i się wskazuje palcem. Uważam, że tak nie powinno być, no ale trudno, no taka podobno jest dzisiaj wymiar polityczny. No, burmistrz jako ta najwyższa władza w gminie jednak musi przyjąć największą odpowiedzialność. Ale panie redaktorze, pan jako radny doskonale sobie zdawał sprawę, jakie są reperkusje pewnego rodzaju decyzji. Gdy żeśmy podejmowali wspólnie decyzję o budowie dwóch obiektów sportowych w Obodnie czy w Libidzy, to nikt sobie wtedy specjalnie nie zdawał sprawy, jakie będą koszty, jakie będą konsekwencje tego typu. Czy podjęliśmy wspólnie decyzję o budowie kanalizacji, nikt nie przewidywał wtedy, wybierając firmę, która wygra ten przetarg, że ona zbankrutuje, że wprowadzi nas to w dodatkowe koszty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj oczywiście, no, polityczną odpowiedzialność ponosi burmistrz, bo wszyscy, że tak powiem, najlepiej znaleźli się. No, z punktu widzenia radnego mogę się odnieść do tego tylko w ten sposób, że nie byłem za tą wersją budowania tej kanalizacji, ale bardzo była część dzisiaj stanowiąca trzon koalicji samorządowej, to prawda. To sobie przypominam. No ale no, fakt jest faktem, że ta kanalizacja już jest i dzisiaj trzeba osiągnąć efekt ekologiczny. Wiem, że tam jakieś podjęto wstępne kroki, nie wiem jak się to się skończy. Miejmy nadzieję, że gmina na tym nie straci. Ja tylko dzisiaj mogę podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że przy okazjach sportowych również będziemy się mogli spotykać, ale te sprawy różnych
różnic, przynajmniej tak to delikatnie nazwijmy, się zakończą i każdy wróci do swoich spraw, tych, których najlepiej się czuje, realizuje, czyli do normalnej pracy, czego chyba najbardziej sobie wszyscy mieszkańcy by życzyli, żeby się zakończyły spory, a zaczęła się normalna praca. I zgadzam się w zupełności z panem redaktorem, że aktorstwo już trzeba odłożyć na bok. Teraz trzeba się zająć sprawami, które naprawdę są ważne i istotne dla naszego społeczeństwa. Zresztą obietnice wyborcze, no, żebyśmy o nich nie zapomnieli, że no, teraz no, trzeba przystąpić do ich realizacji. Ja parę rzeczy przygotowałem, dzisiaj one znajdą swój wymiar, będzie, że tak powiem, tak zwana ciągłość władzy, bo przystąpi się do ich realizacji, bo na tym to polega. Na tym polega ciągłość władzy burmistrza, że jeden przygotowuje, drugi przychodzi i realizuje. Dlatego jakbym miał jeszcze to skomentować, to przede wszystkim w stosunku do prasy, która mnie nie oszczędzała, że realizuje pomysły swojego poprzednika. No to teraz się pytam, co napisze pani redaktor w tej gazecie najbliższej, dlaczego mój następca realizuje moje pomysły, czy nasze pomysły? A ja bym tutaj nie chciał wchodzić między redakcję inną, ja wiem, że pan nie chce tutaj wchodzić, bo jest pan niezależnym źródłem i tak dalej, ale ja mam prawo powiedzieć to, co myślę, bo co? Ten budżet, no to powinni go schować do kosza i wymyślić nowy. Da się? No nie da się. Dlatego jak się używa takich argumentów, to trzeba być konsekwentnym. No nic, może dzisiaj już zakończymy nasze spotkanie. Tak jak wspominałem, na pewno było to pierwsze w nowej roli pana burmistrza, dzisiaj dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na pewno będzie wiele możliwości spotkania się przy bardzo dobrych momentach, aby ich było jak najwięcej, czego na ten nowy rok życzę i myślę, że do zobaczenia. Dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję bardzo.